Cześć, Manko. Siedzę sobie tak na balkonie i tak myślę, że nie każdy potrafi wykorzystać swoje możliwości i mógłby zrobić więcej, tak, ale albo mu się nie chce, albo nie wie, jak to zrobić i no, dużo na tym traci, tak. Jeżeli ktoś trenuje jiu-jitsu już jakiś czas, no to wiadomo, chce się rozwijać, chce cały czas iść do przodu, ale no, nie można mieć takiego podejścia, tak jak osoby, które trenują miesiąc czy dwa, no bo im wystarczy to, że przyjdą po prostu na treningi i będą szli do przodu, tak, mocno do przodu, bo jest to coś nowego dla nich. Ale potem, im więcej się trenuje, tak, im dłużej się trenuje, no to trzeba dostarczać jakoś tych nowych bodźców do tego, żeby się rozwijać, tak. I nie mówię tu o samych technikach, tak, bo techniki wiadomo, no, cały czas trzeba poznawać nowe, tak? Trzeba stosować nowe i ćwiczyć, i w walce wykorzystywać, ale wszystko to, co jest dookoła, to jest bardzo ważne. Ja teraz siedzę sobie, odpoczywam, nawadniam się, tak? I po sparingach, tak? Jakby ten trening nie kończy się na tym, że zrobiłem sobie walki i potem już odcinam się od tego, ale to wszystko jest połączone. Już jak wstaję rano, tak, no to co? No to jakieś tam rolowanko, ćwiczonka, przygotowuję powolutku swoje ciało, te pospinane mięśnie czy coś takiego. Odpowiednie śniadanie oczywiście, żeby dostarczyć tych substancji odżywczych, żeby energia była na sparingach. No to wszystko jest bardzo ważne, tak? No, to jeszcze niektórzy łapią, tak? To jeszcze przed treningiem ktoś sobie zje tam jakiś dobry posiłek, tak? No to mu tam to wystarczy niby, tak? No, na tym się nie kończy, bo po treningu tak samo, dobry posiłek, nawodnienie, tak? Potem jakaś gimnastyka, no też wieczorem też trzeba się poruszać, bo to człowiek nie może zapominać o tym, że staje się jakby sportowcem, tak? I ten sport ma wpływ na jego życie. To nie jest tak, że przychodzicie na matę, tak? I już po opuszczeniu sali wszystko się kończy. Nie, trzeba wziąć się za siebie i robić to przez cały dzień, tak? Wieczorem tak samo. Nie można siedzieć do 2 w nocy i potem wstać o 6 rano do pracy, tylko trzeba się jakby już przygotować, tak, na następny dzień. Wyspać się i tak dalej. Więc tyle dzisiaj chciałem powiedzieć. Pozdrawiam, cześć.